Dzień dobry Państwu, w naszym studio pan Adam Sperzyński, a więc wiadomo, że będziemy mówić o ważnych sprawach dla powiatu rawickiego. Dzień dobry panie redaktor. Witam panie starosto. Panie starosto, powołujecie 18 podmiotów, powołuje Stowarzyszenie Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski, jednoczycie siły przeciwko kopalniom odkrywkowym. Ten temat wraca, bo on cały czas jakby nad tym rejonem wisi. Proszę powiedzieć, skąd ta inicjatywa, kiedy można spodziewać się powołania tego stowarzyszenia? Tak, panie redaktor, faktycznie zrodził się taki pomysł, to on już tak naprawdę już od kilku miesięcy toczą się rozmowy na ten temat, a temat oczywiście dotyczy nieszczęsnego pomysłu budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na naszym terenie. Ten temat najbardziej oczywiście dotyczy powiatu gostyńskiego i powiatu rawickiego, ale tak naprawdę poprzez lej depresyjny dotyczy, można powiedzieć, całego regionu, bo wpływ będzie zarówno na powiat leszczyński, jak i krotoszyński, myślę też i kościański. Stąd taka idea zawiązania takiego stowarzyszenia, bo nieraz już doświadczyliśmy, że w grupie po prostu jesteśmy mocniejsi, tak? Nasz głos jest bardziej zauważalny, dostrzegalny i jednocześnie też doszliśmy do wniosku, że te działania, które do tej pory prowadziliśmy, chociaż dla przypomnienia powiem, że cały czas jeszcze w sądzie, w tej chwili jest to na poziomie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Gmina Krobia złożyła skargę kasacyjną o niezatwierdzanie tej dokumentacji złożowej, która stanowi podstawę do dyskusji o ewentualnym właśnie zaliczeniu tych złóż do złóż strategicznych. Więc tak naprawdę jeszcze ten pierwszy etap, można powiedzieć, nie jest zakończony ostatecznie, ale my nie czekając widzimy, że musimy się zjednoczyć, musimy działać w trochę innej formule. Ponieważ wiemy, że aktualnie trwają na poziomie rządowym prace nad takim dokumentem polityki surowcowej państwa. Dla nas jest to nowa forma Białej Księgi. Właśnie, powiedzmy, że ta Biała Księga to jest taki ważny dokument dla wszystkich mieszkańców terenu, na który ta Biała Księga obejmuje. To jest po prostu jakby opisanie tak złóż, które tam na tym terenie mogą się znajdować. I powiedzmy jeszcze, że jeżeli w Białej Księdze jakiś teren się znajdzie, to on jakby spod waszej gestii zarządzania wychodzi, bo nie możecie ani go sprzedać, ani żadnych planów zagospodarowania. To musi być po prostu teren zupełnie zostawiony na ewentualne działania administracji rządowej, tak? Tak jest. Tutaj też powiem, że po takich deklaracjach, które padły na spotkaniu w Świętej Górze ze strony posła Dziczaka, który powiedział, póki my rządzimy, nie będzie kopalni, nastąpiło takie pewne uśpienie, tak? Myślę, że mieszkańcy, trudno się dziwić, tak, że po takiej deklaracji gdzieś w jakiś sposób się uspokoili, ale my podkreślamy, że tak naprawdę dzisiaj problem jest gdzie indziej. Nawet jeżeli mówimy na ten moment przynajmniej o kopalni odkrywkowej, to toczy się bój o zabezpieczenie właśnie tych złóż strategicznych. I dla każdego, czy włodarza gminy, czy nie mówiąc powiatu, tak samo, problem, jeżeli te złoża zostaną uznane za strategiczne, to w jakiś sposób to jest też naturalne, tak? Państwo chce je chronić. No i chroni się je w postaci właśnie takiego, między innymi na przykład zakazu zabudowy. No nie muszę oznaczać, co to będzie oznaczało dla mieszkańców, tak? No praktycznie zakaz rozbudowy budynków, tak, na obszarze wstępnie badania dotyczyły około 120 km2 na terenie gminy Krobia i gminy Miejska Górka. No to jest praktycznie teren, który będzie, gdyby doszło do ochrony tych złóż, wyłączony z inwestowania. Czyli dla tych mieszkańców to oznacza tak naprawdę duży problem, tak? Albo takie trwanie, czekanie w zasadzie nie wiadomo do końca. Związane ręce mają nie tylko samorządowcy, ale także mieszkańcy. A powiedzmy jeszcze, bo zapoznawałam się z takimi raportami właśnie, jak ewentualna odkrywka mogłaby wpłynąć na środowisko w Wielkopolsce, no to my Wielkopolanie, szczególnie tutaj w tym rolniczym zagłębiu, powinniśmy się raczej rękoma i nogami bronić przeciwko takiej odkrywce. Dokładnie. Bo badania pokazują, że ta odkrywka może wpłynąć nawet na Wielkopolski Park Narodowy w okolicach Poznania, tak? Chodzi o złoża wody i o wszystko, co się z tym wiąże. Także chyba też wysiedlenia ludzi przecież, no bo to... Docelowo też tak, bo jeżeli była to forma odkrywkowa wydobycia, no to praktycznie oznacza to wysiedlenia łącznie z likwidacją nawet cmentarzy, przeniesieniem czy właśnie likwidacją kościoła w Nieparcie, bo takie już tutaj analizy były prowadzone. No to jest naprawdę ważny temat i powiem, że już dzisiaj, bo mamy kontakt z różnymi stowarzyszeniami też i działamy wspólnie z różnymi stowarzyszeniami,
Mamy taki sygnał, że na przykład firma Heinz, tak, czyli Pudliszki, już dzisiaj pewne inwestycje przynajmniej wstrzymuje albo zastanawia się, co dalej, tak, ponieważ no, jakby w momencie niepewności żaden odpowiedzialny inwestor no, nie wejdzie z dużą inwestycją, bo tak naprawdę dla nich powstanie kopalni to jest duży problem, więc to już jest odczuwalne i to już stanowi pewien rodzaj problem ekonomiczny. Natomiast to, o czym mówiła też pani redaktor, czyli kwestia, na którą my naprawdę kładziemy duży nacisk i to też jest rola stowarzyszenia, uświadamiania społeczeństwa o zagrożeniach ekologicznych. Nasze złoże jest zupełnie w innych warunkach geologicznych niż złoże konińskie. Jest ono głębiej i pod naszym złożem są bardzo silnie zasolone wody. Akurat Rawicz doświadczył kiedyś takiej erupcji Solanki w latach 70. i to naprawdę wielu mieszkańców do dzisiaj pamięta, bo to dopiero bratnia pomoc Związku Radzieckiego sobie poradziła z tym problemem. I my wiemy, że ten nasz teren no, jest skomplikowany geologicznie i tak naprawdę bardzo się tego obawiamy. Stąd taka nasza też próba i działania, uświadomienia, że absolutnie no, nie dopuszczamy nawet myśli, że kiedykolwiek sięgniemy po te złoża, a już absolutnie w postaci wydobycia odkrywkowego. Te środowiska są mocno zintegrowane i to teraz scalacie się jeszcze bardziej. Ja tylko powiem, że podczas wizyty prezydenta Dudy w Gostyniu też był bardzo widoczny protest i mało tego, nasza kamera zarejestrowała wypowiedź prezydenta, który zapewniał, że ludzie mają prawo decydowania tak o swoim jest. Regionie, szczególnie tutaj w Wielkopolsce. Mamy to nagrane, także macie wsparcie głowy tak, państwa również. Powiem pani redaktor, że jeszcze też przed wyborami parlamentarnymi tutaj też nasze stowarzyszenie współpracujące Przedsiębiorczość dla Ekologii przeprowadziło taką akcję zdjęcia z hasłem Stop Kopalni praktycznie wszystkich kandydatów z okręgu leszczyńskiego do Sejmu i my też mamy te zdjęcia. Wiemy, co wtedy mówili kandydaci. Myślę, że będziemy to w jakiś sposób o tym przypominać i egzekwować, bo to były poważne deklaracje. Być może wielu wyborców w oparciu o te deklaracje podjęło swoje decyzje wyborcze. No i nie można teraz po 2 czy 3 latach powiedzieć, to było jakiś czas temu, a teraz są inne potrzeby. Wracając do pana prezydenta, ja bardzo się cieszę z tego, co powiedział pan prezydent, natomiast powiem szczerze, że w różnych rozmowach z bardzo ważnymi osobami w państwie słyszę takie stwierdzenie, że oczywiście nie mówimy o wydobyciu tego węgla, ale jest to złoże jednak istotne, strategiczne i na wszelki wypadek musimy to zabezpieczyć ze względu na znaczenie dla strategii energetycznej kraju. My oczywiście też szanujemy niezależność energetyczną Polski. To jest bardzo ważny temat, bardzo strategiczny, no ale to nie możemy sobie, jeżeli mówimy o jakiejś formie zabezpieczenia, czy w ten sposób właśnie, że nie kopalnia, ale zabezpieczmy złoża, no to pytamy się, po co je zabezpieczamy? Czy po to tylko, żeby powstała piękna mapa nowa, tak, zaktualizowana, czy w jakiś sposób myślimy jednak o wydobyciu, tylko może to jest takie praca na raty. I z drugiej strony, no to jeżeli tak, no to rozmawiamy otwarcie. Minister Jędrysek na spotkaniu, na którym byliśmy w Ministerstwie Środowiska, zapewniał nas, że myśli nad technologią zgazowania tych złóż, czyli troszeczkę no, rewolucyjną, na dzisiaj u nas niestosowaną. Natomiast to są tylko deklaracje i tak naprawdę nie wiemy, czy to się ziści, czy w ogóle, jakie tak naprawdę są zamiary rządu co do tego złoża. Czyli jednym słowem stowarzyszenie jest potrzebne stowarzyszenie i jest potrzebne. To przykład współpracy na tutaj rzecz ochrony środowiska. Tak jest. Tutaj chciałem też podziękować, bo stowarzyszenie się już rozwija. Nasza Rada Powiatu Rawickiego podjęła taką uchwałę o przystąpieniu do stowarzyszenia, także można powiedzieć, że jesteśmy już w stowarzyszeniu. Ale bardzo się cieszę, że też Rada Powiatu Leszczyńskiego również podjęła taką uchwałę. Oczywiście no, tutaj nie mogło być inaczej, Rada Powiatu Gostyńskiego również, ale my też będziemy namawiać kolejne samorządy. Kościan jest bardzo zaangażowany, powiat kościański, również. Pan starosta. I mam nadzieję, że w ślad za powiatami też, bo są już też pierwsze gminy w stowarzyszeniu, no oczywiście nie wyobrażam sobie, żeby gmina Krobia czy gmina Miejska Górka nie były i one też już podjęły takie stosowne uchwały, ale liczymy na to, że tak naprawdę wejdą do stowarzyszenia również wszystkie gminy stanowiące poszczególne powiaty, bo no tylko wtedy będziemy mówili, kiedy będziemy mówili jednym głosem, będzie nasz głos też szanowany, mam nadzieję, i respektowany. I duża reprezentacja. Panie starosto, otwarty przetarg na boisko przy Zespole Szkół Zawodowych, to chyba pierwszy przetarg, do którego musicie dołożyć. Zawsze chwaliliśmy tak powiat rawicki, że tak ma ustalone to wszystko, że pieniądze jeszcze zostają. Tutaj trzeba będzie dołożyć 20 000 złotych.
Rada będzie musiała podjąć decyzję i to już w przyszłym tygodniu. Nie jest to duża kwota, no ale zawsze. Tak, dla doprecyzowania 200 tysięcy złotych, bo... 200, przepraszam, oczywiście 200. Bo tak, chcielibyśmy dołożyć... Chcielibyśmy dołożyć 20, ale to jest 200 tysięcy. Powiem tak, oczywiście to, co pani redaktor powiedziała na samym początku, do tej pory naprawdę nasze przetargi no, z reguły kończyły się dużym sukcesem, czyli no, ceną korzystniejszą w stosunku nawet do zaplanowanej przez nas. To jest pierwszy przetarg, kiedy musimy dołożyć środków, natomiast jakby śledząc historię, no, pierwszy przetarg nie stanęła żadna z chwil, tak, do przetargu, to już był dla nas jakiś sygnał, że no wiadomo, że jak nie wiadomo, co chodzi, to pewnie chodzi o pieniądze. I tutaj nasza wycena być może już po prostu się zdezaktualizowała. Ale postanowiliśmy jeszcze raz podejść do tematu, ogłosiliśmy drugi przetarg. I bardzo się cieszymy, że tutaj wystartowały dwie firmy w tym przetargu. Wprawdzie obie oferty były powyżej zaplanowanej przez nas kwoty około 1,5 miliona złotych. Natomiast ta z tych dwóch ofert, ta niższa złożona przez firmę Rawbud z Rawicza, ona jest wyższa około 200 tysięcy i uważam, że przy tym poziomie inwestycji około 1,5 miliona złotych i też widząc i słysząc, co się dzieje w tej chwili na rynku zamówień w branży budowlanej, już nie mówię w branży drogowej, myślę, że po prostu nie ma innego wyjścia, podpiszemy tą umowę, ale oczywiście tutaj to, co pani rektor też powiedziała, jest to inwestycja wieloletnia, wpisana do wieloletniej prognozy finansowej i tutaj możemy to uczynić dopiero po zwiększeniu alokacji, a musi tego dokonać Rada Powiatu 26 kwietnia. W przyszłym tygodniu, w czwartek, mamy posiedzenie Rady i liczę na to, że radni jednogłośnie zdecydują o zwiększeniu środków i nawet w tym samym dniu będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą. No tak, inwestycja wieloletnia, wiadomo, jak się powiedziało A, trzeba powiedzieć B. Dokładnie. I to 200 tysięcy, podkreślę jeszcze raz, dołożyć dla dobra uczniów, nauczycieli tak powiatu, i powiatu rawickiego. Będziecie składać wnioski o dofinansowanie na rządowy program wsparcia lokalnej infrastruktury drogowej. Chodzi tutaj o dwie drogi, tak mniej więcej 2 kilometry, tak? Tak, to jest tak naprawdę powtórzenie wniosków, które składaliśmy do programu przebudowy infrastruktury powiatowej gminnej, czy gminnej powiatowej infrastruktury drogowej. Wprawdzie obydwa nasze wnioski zostały w tym naborze ocenione pozytywnie, natomiast ze względu na alokację ograniczoną niestety nie uzyskaliśmy dofinansowania. One były praktycznie gotowe i nawet tutaj przy tym programie, kiedy orientowaliśmy się na temat tego programu, nawet była taka informacja, bo to też jest właśnie wojewoda zbiera te wnioski, tak samo jak w przypadku poprzedniego naboru. I była taka nawet sugestia, że można składać również wnioski właśnie składane w poprzednim naborze, nierozpatrzone ze względu na niewystarczające środki. Próbujemy, to jest na poziomie województwa wielkopolskiego około 40 milionów złotych dodatkowych. To jest i dużo i mało, tak? Bo wiemy, że skala potrzeb na pewno drogownictwa jest tutaj duża. Skądinąd cieszą nas te zapowiedzi zwiększenia środków na drogi nawet do 5 miliardów, oby one się ziściły, bo naprawdę skala potrzeb właśnie zwłaszcza w infrastrukturze tej drogowej powiatowej czy gminnej jest duża. Pana na ostatnim weekendzie, tak? Tak jest, ostatniej konwencji, gdzie takie padły deklaracje, to jest też dla nas na pewno samorządowców ważne słowa w kontekście właśnie remontów dróg. Natomiast wracając do naszych spraw, to są dwa odcinki, jeden w Szymanowie, drugi między Pakosławiem a Golejewkiem. O tyle istotne, że to są obydwa odcinki w ramach takiego projektu, który kiedyś próbowaliśmy też uzyskać dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, a mianowicie dotyczący budowy ścieżki rowerowej Rawicz-Osiek, 18 km. No i ze względu na to, że marszałek również był projekt oceniony pozytywnie, ale niestety nie otrzymaliśmy dofinansowania ze względu na ograniczoną alokację. Tutaj po prostu próbujemy swoich sił. Ten projekt został, jeżeli można tak powiedzieć, pocięty na 9 odcinków i to są tak naprawdę 2 z 9 odcinków tego dużego projektu i tak postanowiliśmy, że będziemy próbować swoich sił właśnie z poszczególnymi odcinkami i być może uda się to właśnie zrealizować z tego programu. No jakby nic nas to nie kosztowało, projekt przygotowany własnymi siłami, więc tak naprawdę nic nie ryzykujemy, a być może nawet gdyby jeden z tych dwóch projektów udało nam się uzyskać dofinansowanie, bylibyśmy na pewno szczęśliwi. No może powiedzmy, że może się spełni do 3 razy sztuka, tak? I będzie, czy jest policzone, ile pieniędzy potrzeba na realizację tych dwóch odcinków, o których wnioskujecie? Tutaj też jest taka sytuacja, że praktycznie kosztorysy jeszcze
właśnie z okresu jesieni już trzeba było aktualizować i to są spore nakłady, kilkumilionowe w sumie. Natomiast dla nas jest pozytywne też to, że w tym programie można uzyskać nawet do 80% wsparcia. I to jest dla nas taki też na pewno magnes przyciągający naszą uwagę, bo licząc 20% wkładu własnego, a jeszcze tutaj mamy taką też, myślę, bardzo pozytywną informację, że te projekty są realizowane w partnerstwie, czy byłyby realizowane w partnerstwie i zakładając, że udałoby się uzyskać to finansowanie, to na brakujące 20% 10% dołoży powiat radzicki i 10% gmina Rawicz lub gmina Pakosław, bo to są odcinki odpowiednio w gminie Rawicz i w Pakosławiu, więc to będzie poziom wydatków rzędu kilkuset tysięcy dla samorządu powiatowego czy dla samorządu gminnego i uważam, że no naprawdę taniej się już nie da zrobić takiej przebudowy zrealizować. A też jest właśnie tutaj istotne, że w ramach tej przebudowy drogi również powstaje taki bezpieczny ciąg pieszo-rowerowy, a nie muszę mówić, że no dzisiaj wszystkie samorządy też myślą coraz więcej o rowerzystach i praktycznie jak już się przebudowuje drogę, no to od razu właśnie z uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. I ostatnia sprawa, karetka dla gminy Jutrosin. Mieszkańcy zebrali ponad 1500 podpisów, tak. O co chodzi z karetką Jutrosin? Z karetką na terenie gminy Jutrosin jest taki problem, że miejscowości położone w gminie Jutrosin, głównie myślimy tu o Szkaradowie czy Dubinie, one są daleko od miasta Rawicza. Dla powiatu rawickiego mamy dwie karetki w ramach państwowego systemu ratownictwa medycznego. Oczywiście obie stacjonują przy szpitalu powiatowym w Rawiczu. No i właśnie chociażby odległość ponad 30 km powoduje, że taki czas systemowy, który jest założony w systemie dotarcia do pacjenta poza obszarem zabudowanym czy poza samym miastem Rawicz, około 15 minut, jest tak naprawdę nie do osiągnięcia w przypadku dojazdu karetki z Rawicza do Szkaradowa. No i problem polega na tym, że mieszkańcy, którym no, dzieje się coś złego, to są głównie na pewno tematy krążeniowe, gdzie wiadomo, że ta szybka pomoc jest niezbędna. No, mieli już nieraz przypadek, że ta kartka docierała dosyć późno. I po iluś takich przypadkach po prostu mieszkańcy powiedzieli, musimy coś z tym zrobić. Zawiązała się taka społeczna inicjatywa lokalna, właśnie mieszkańcy przygotowali petycję. To jest petycja do wojewody wielkopolskiego. Zebrano około 1500 podpisów z taką prośbą o właśnie rozważenie tej kwestii dysponowania karetek. Natomiast powiem szczerze, że tutaj bardzo mi się podoba ta petycja o tyle, że ona jest naprawdę bardzo merytoryczna i mieszkańcy wiedzą, że bardzo trudno będzie zwiększyć o kolejny zespół ratownictwa medycznego na terenie powiatu rawickiego, czyli tą trzecią karetkę, która mogłaby stać w Jutrosinie, żeby być blisko. To jest naprawdę trudne i też myślę, że powiedzmy sobie no, do zrealizowania, no, nie chcę mówić niemożliwe, ale no, bardzo trudne. Czyli więc jakie rozwiązanie proponuje? Rozwiązanie proponują mieszkańcy takie i myślę, że ono jest bardzo pragmatyczne i racjonalne, żeby pan wojewoda przeanalizował sposób dysponowania karetek. Ponieważ bardzo blisko są karetki zlokalizowane chociażby w Miliczu, również stacjonuje karetka na terenie Kobylina. To są miejscowości dużo bliżej położone od Rawicza. I to jest tylko kwestia, jeżeli chodzi o karetkę w Krotoszynie, to jest nawet w ramach województwa wielkopolskiego, więc to jest, myślę, ale łatwiejsze. Miliczu jest województwem dolnośląskim, ale myślę, że przy odpowiedniej rozmowie służb to dyspozytorzy medyczni zwrócą na to uwagę. No i żeby po prostu nie było takiej sytuacji, że jeżeli zgłoszenie z terenu Szkaradowa czy Dubina, gdzie wiadomo, że wyskakuje od razu formatka, że jest to w powiecie rawickim w województwie wielkopolskim, no to niekoniecznie trzeba dysponować karetkę z Rawicza, jeżeli jest do dyspozycji karetka w Miliczu czy właśnie w Kobylinie. A powiem też, że my w samym Rawiczu również obsługujemy zdarzenia z województwa dolnośląskiego, ponieważ jest bardzo blisko też położony Wąsosz czy Góra, a w tej chwili no, Góra nie ma nawet swojego szpitala, chociaż tam karetka cały czas stacjonuje. I część też również zgłoszeń obsługujemy z powiatu górskiego, z województwa dolnośląskiego, więc to jest tylko kwestia tak naprawdę można spłaty zobowiązań, które my również tak realizujemy, więc na przykład powiat milicki również może na rzecz mieszkańców powiatu rawickiego świadczyć taką usługę, to w zasadzie nie powiat, to w ramach państwowego systemu, ale mówimy tutaj o tej takiej pomocy sąsiedzkiej. Mam nadzieję, że pan wojewoda, ja wyszedłem z taką inicjatywą spotkania w gronie specjalistów,
takiego merytorycznego podyskutowania o tym, jak można najlepiej ten problem rozwiązać. Liczę na to, że uda się to spotkanie zorganizować i w spokojnej atmosferze porozmawiać i rozważyć możliwości rozwiązania tego problemu. Tym bardziej, że pojedzie Pan z petycją podpisaną przez ponad 1500 osób i z gotowym rozwiązaniem, skoro Rawicz udziela takiej pomocy. Tak jest, ta petycja już dotarła do Pana Wojewody, no czekamy na sygnał ewentualny o możliwości spotkania. I zrobicie wszystko, żeby podziały administracyjne nie były przeszkodą dla ratowania życia tak i zdrowia ludzi. Idea państwowego systemu ratownictwa medycznego, no jest to poziom na poziomie krajowym, tak? Czyli tutaj no, teoretycznie granice administracyjne nie powinny mieć znaczenia, ale jednak okazuje się, że no, jednak podział województw w jakiś sposób wpływa też na to dysponowanie i chcemy po prostu, żeby właśnie to przeanalizować i zwrócić szczególną uwagę, no i żeby mieszkańcy, krótko mówiąc, naszego powiatu czuli się bezpiecznie. Bezpiecznie. A dodajmy, że temat jak najbardziej na czasie, bo właśnie wczoraj w mediach ogólnopolskich pojawiły się informacje o tym, że prywatny... Również o upaństwowieniu. Tak, dokładnie. Czyli systemu. Wstrzeliliście się dobrze w czas, żeby to może poukładać i posłuchać, czego sobie życzą mieszkańcy gminy Jutrosin, żeby czuli się tak, po prostu bezpiecznie. To jest jakieś wyzwanie, ponieważ no, część z karetek w ramach państwowego systemu nie jest państwowa, jeżeli tak można powiedzieć. Natomiast no, akurat nie dotyczy to naszego terenu. Ale tak właśnie no, temat ratownictwa medycznego jest w tej chwili dosyć istotnym tematem, więc liczymy na to, że również przy okazji tej dyskusji nasz temat zostanie dostrzeżony. Czy jakiś termin spotkania z Panem? Na ten moment nie mamy jeszcze. To jest tak naprawdę świeża inicjatywa. W ubiegłym tygodniu zostało to pismo wysłane, więc czekamy na odpowiedź. Dziękuję Panu za wizytę w studio. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Do widzenia.